No siema, oglądniemy sobie tutaj do śniadania teleranek loganowy. Filmik dokładnie to jest hit. Jest to pełnometrażowa produkcja w świecie GTA. Hit się nazywa, możecie sobie, też sobie to oglądnąć. Logan wczoraj wyposażył w zajebisty zestaw tutaj audio, co ja gadam, audio. Zestaw telewizorek, wieżyczka. Za chwilkę zaczynamy, wczytywanie jest. No siądźcie koło Logana, miejsca jest w kutas. Cały garaż prawie zajebany. Miałem wczoraj do wyboru dwie rzeczy. Łóżko kupić, mikrofalówkę, jakiś kocyk, kurwa, jakiś dywanik. Ale wybrałem tą wielką plazmę za dwa koła i spanie na ziemi. Chyba wybór dobry, chyba wybór sensowny. Za momencik zaczynamy. 5, 7, 8 minutek. Ruszamy, niech się wszyscy zbiorą. Jeszcze... triple bong z dubska, żeby w garażu była fajna woń. I za chwilkę ruszamy. Do zobaczenia. Głośniej, podgłośnić, chłopaki, dobra. Podgłośnię tylko... Kurwa, jeszcze do końca na tym telewizorze to ja się nie znam. Cholipka, całą pensję wpierdoliłem w tego wielkiego czarnego skubańca. Dobra, czekaj ta. O, podgłosimy. Daję mu stówę. O kurwa, sąsiadów rozjebie. A niech słyszą, co się kurwa bawi. Niech wiedzą, kto ma pieniądze kurwa w garażu. Oh, I don't know, a freaking plane? Siemanko, nie przeszkadzam w seansie? A poglądam z wami. Ja już oglądałem ten film, jest przekozacki, jest bardzo dobrze zrobiony. To jest wszystko zrobione w GTA. Kłaniam się nisko, jeszcze sobie oglądam, bo to są idole Logana. Idole Logana. Logan też chce taki być. Chce właśnie tak dowozić, kurwa, ten... żarcie tym skuterkiem w taki sposób. Szybko i skutecznie. Strzela, jakby popcorn robiło. Wstawaj, Japończyku, uciekaj! Nie! Gdzie są suby łysy chuju? Subów jeszcze nie ma, no. Jeszcze nie ma subów. Chyba... Wow! Ching chang chong! Ucieczka! Uciekaj, uciekaj! Przyciszę, bo mi ryje łeb, kurwa. Yo, my ride! What the?
To za głośno, bo sąsiad będzie się pruł. Siemano, siemano, zaczynamy zaraz momencik. A czy już zaczęliśmy, bo to jest właśnie życie Logana. Logan zaczyna sobie poranek od oglądania swojego ulubionego serialu Chick and Flop na tropy japońskiej szajki, kurwa. Ciekawe, czy złapią ich i ciekawe, czy to japoński bohater znowu spierdoli. I ocie kręca fyz, i ocie kręca z dupy leci pancur. Proste, że pooglądamy, tak? Jeszcze szefu jeszcze nie dzwonił, to wyjebane. Proszę, jak się skrada, pierdolony ninja. Ten, szefu jeszcze nie dzwonił, dzisiaj mamy dwie zmiany. Dzienna, nocna, rozwożenie kurczaków, ale fajna informacja dla was, widzowie. Znaczy dla was, dla nas. Czemu ja krzyczę, przecież mnie słychać. Więcej slotów, widzowie, 80 slotów, to już jest super. To już jest super, ale zobaczcie, 80 slotów, o tej godzinie już jest 62 graczy. To znaczy, że to jest next gen server. Ale dobry to był zakup, nie? Dobry. No bo patrz, jakbym kupił łóżko i siedzenie w stolik, jakiś stół, no co byśmy robili? A tak to puszczam sobie filmik i normalnie ruchanie godzinnego kontentu za darmo jest. To była super inwestycja. O nie! O nie! Zaczyna się teraz najlepszy, mój ulubiony moment, oglądają to 5 razy już. Patrzcie to! Taranuje jednego policjanta! Uuu, się kręca i mamy pierwszą wysiadkę! Ale robi wrażenie! Co się stało z tym wideo? Co się stało z tym wideo? No tata, znów nie działa te wideo! Jak to no, co? No! Pokaż! No, kurwa, morda jebany znowu! Co się stało? No nic nie działa! Jeszcze nowe wideo na gwarancji! Znowu nie chodzi? Kurwa! Może płyty nie ma? No jest płyta, kurwa, jest złożona płyta! Morda jebany! Wszystko się zacina, kurwa! Wszystko się zacina, kurwa! Ja to naprawię, morda jebane! Kurwa! Ja to naprawię, kurwa! Naprawię to, kurwa! Ale to jest coś, kurwa, na dzisiaj? Cykuś, bambulka, termos, kanapki. Muszę też kupić kij. Kolejny dziomek na mieście. No dobra, chodźcie za mną, pokażę wam, jak się urządziłem. TV zgaszone, spauzowane, jest elegancko. Pokażę, co jest grane. Trzeba otworzyć drzwiczki. Zobaczymy, czy nie ma psiarni przez Judasza. Dobra, czysto, kurwa. Nie ma nikogo. Wychodzimy. To jest moje sąsiedztwo. Wczoraj zakupiłem tą pyszną, piękną kawalerkę. Co o tym myślicie? W rolach głównych. Logan Cappuccino. W pozostałych rolach. Dźwięk. Filip Kulon. Zdjęcia. Filip Kulon. Kurwa. Reżyseria. Filip Kulon. Scenariusz. Filip Kulon. I życie. I wiesz, to powinien teraz wchodzić, tak, nie? A ja, kurwa, się bujam i wychodzę rozbujany. Hello, Craps! Witam w metaversie, kurwa, to jest mój ten... Jak to się nazywa? No, to jestem ja, tylko że w świecie Logana Cappuccino. Sąsiedztwo pełne, zobaczcie, tutaj tagi na murach, butelki po piwie. To jest chyba... Tak, Pizweser. Niemiecki dobry koniako browar z Lubicza. No i wybijamy na ośkę. Jak nie dostaniemy kosy na żebro, to kurwa znaczy się, że naprawdę to będzie wpyte dzień. Jej, właśnie tak. Dzień dobry świecie. A, sąsiad się już bi. Widzę. Siemano, wariacie, kozacka fura. No siemano, my chyba razem pracujemy nawet. Ty nie pracujesz w kurczaczkach? No ja cię oprowadzałem. Ta, fachura, dalej tam pracujesz? Nie, no ja na taksi, ale kiedyś pracowałem. Na taksi? Bo lepiej płacą? No, a jak? Tylko musisz... A ja. Ty niezła klawa fura, mordzie, to jest twój wózek? Mój. Kurwa, stary, ile taki stoi w salonie? No, z 2000. Dwie bomby? 2000 ty pierdolisz? To jest niemożliwe. 2000 dolarów za taki wóz? No, poważnie. Łocie kręca, to tanioszka. To coś musi tu być nie tak z nim. No nieważne. Dobra, byku, lecę do roboty, do zobaczyska. Trzymaj się, szczałęcja. Siemano, chyba mam ci podwieźć. Nie, dzięki. Siemano, szefuniu. Dzień dobry. Dobra, kokaina w fajnej cenie, ostatnia sztuka. 300 dolców jest worek pana. Klimpa zapchana 2 dni. Nie wiesz, co tracisz. Dzień dobry, sąsiedzi.
Dzień dobry panu. Dzień dobry, macie może poczęć zostawać jakimś redłudzikiem? Nie wziąłem kurwa paczki szlugów z chaty, a już nie chce mi się wracać. To jasne. Jak tam Dzionek? Niedzielka to pewnie luźno, co? Ty Landryna, tu pana sąsiada testować, ja mówię, picia nie masz poczęstować? Wyskakuj z tego redu, kurwa. Co? Wyskakuj z picia? No dziękuję koleżaneczko. Kurwa nie ma co jak przykurzyć kurwa dobrego ćmika, co? Kurwa ci dotkę mam kurwa na kurczakach. Wariatko. Na kurczakach? Tak, robię kurwa w dostawczaku. Co kurczak? Co zabijasz kurki? Nie, wariacie, dostawca jestem. Delivery w Lucky Placa. Człowieku, daj spokój, to jest chuja warta. Kurwa Legor wie. No, what's up? Długo tu już mieszkasz? Słucham? Czy długo tu mieszkasz? Nie widziałem cię tu nigdy w okolicy. Mówisz? Kilka dni. Słuchaj, ja też tu się niedawno urządziłem, mieszkam w garażu, na drugim piętrze w piwnicy. Znaczy, drugim piętrze jakbyśmy patrzyli w dół. W sensie, jakbyśmy obrócili do góry nogami piwnicę, to by było drugie piętro, więc można powiedzieć, że mieszkam drugiej kondygnacji piwnicznej. Może chciałbyś mnie wpaść, kupię nowy telewizor. Chyba, że jesteście razem i jakąś krzywą akcję wpierdalam. A to... Spokojnie. Znaczy wiesz, to zapraszam, nie? Dzisiaj będę konsolę jakąś ogarniał, Xboxa. Konsolę? Tak, bo TVczko kupię, coś to jak chcesz to zapraszam, pociupiemy w jakieś fajne gry, przykurzymy kurwa skórz, zajebimy kurwa, wiesz, pasa i coś tam pogadamy, nie? Tak. Czekaj, ty nas nagrywasz? Już ja zrozumiałem na konsolę? No, coś w tym stylu, tylko ciężko was rwie, bo chyba są jakieś ciężkie dedosy na serwerze, do chuja pana. Nowy. Albo serwer nie ogarnia 80 ludzi w tym momencie online, bo na 64 kurwa w ogóle lagów nie było. Kumasz, o czym nawijam, brachu? Gdzie się kurwa nie pojawię, tam jest pierdolony dedos. Ja mega, trzeba jakieś kurczaki dostarczyć, chłopaki na gastro są, kłaniam się nisko, całuję rączki kurwa i widzimy się u mnie na chacie na konsoli. Trzymajcie się, ruda fajne gacie, czas do roboty. Jeszcze tylko 1500 przejazdów i będę miał na... na samochód wymarzony. Chyba jadę w drugą stronę, ale to warto się też przejechać. Zobaczmy sobie też inne osiedla. To też są klatki schodowe. To jest dzielnica azjatycka, bardzo orientalna. Działa tutaj Sushi Gang. Na nich trzeba być, oni są w chuj cięci. Sushi Gang może wam kurwa poryć banie. Mogą cię odjebać na surowo. Kumasz, bo sushi jest nas surowe. Dobra, chyba tutaj jest jakaś klatka, nie? To jest osiedle? Tak, tu jest klatka schodowa. Zobaczymy to, co się kurwa dzieje. A tu nie mogę stanąć, bo mi samochód z tego zgarnął. Zaparkujemy tutaj. Pamiętajcie, że zawsze warto sprawdzić śmietniczek. No pamiętamy, mieszkamy w garażu, nie? Więc Logan nie jest jakiś... zarobiony. No, widzę, że kawu się pije. Przepraszam, koleżanko, przepraszam. O, ty jesteś fancy. Słuchaj, do tej kawuśki nie chciałbyś może kupić dobrego cukru? No tak się składa, że mógłbym posłodzić. Fajny brykiet mam, bielutki brykiecik, 0,9 z ważaka, z wagi. Ważone, warzone, na to wołamy. Masz swoje... jaka, kurwa, luźna guma, ja się nie pruję. Biznes jest biznes, nie będę podkupował klientów. Kurwa, mać. Byczki, nie chcę może ktoś przypierdolić w nos? O, kolega zainteresowany. Co ci potrzeba? Niedzielna promocja, 0,9 ważak dla ciebie, kurwa, można powiedzieć. Pod sam nos podjechał. dobra, nieważne. Kurwa, nie to nie, trzymaj się. Dobra, jebać, widać, że nie są zainteresowani. Zobaczymy, jak to wygląda klatka schodowa. Wow, oni mają nawet tranzystory, kurwa. I łódź się kręca. O kurka, woda, to jest przyjemnie, u nich to jest dopiero życie. Ciekawe, czy mają wolne mieszkania. Dobra, potem zrobimy jaja, nie? To wszystko pozajmowane. Chodźcie, zobaczymy na górę. O, dzień dobry, Lady Baby JB. Nie potrzeba pani może jakiegoś smrodka? Okej, no problem. Dzwonimy i spierdalamy, dobra? 3, 4. O kurwa, nic nie widziałaś, przepraszam. Gangsta life, kurwa, lubię przed robotą powkurwiać ludzi. Zdupcamy szybko, widzowie. Bo się pochapują. Przepraszam. O kurwa, nie tu zaparkowałem, dobra, tędy. O, troszkę adrenaliny z rana, to już człowiek się lepiej czuje. Dzień dobry, koleżanko, redwoody jakieś. Mam se sam wziąć, dobra, jaka? Paczka redwoodów, raz. I sobie tyle, na śniadanie to tyle zjem, wie pani co, tyle poproszę. Ja nie wiem, czy ja mam kurwa szmalu tyle, zapłacę kartą. Proszę, dziękuję, do widzenia.
Nie ma to jak sobie zjeść smacznego szluczka. No i kawuśka, kurwa, muszę dobrej kawy się napić. Kurwa, bo ja nie wiem, kurwa. Ja się napiję, kurwa, dobrej kawy. Gdzie tu może być kawa? Jest tylko. Jest! A nie, to jest tequila. Czy w coffee nie ma żadnego? Kawuśki? Żeby się napić? Koleżanko, jeszcze wodę zapomniałem wziąć. Dobra, jeszcze tu wodę i energola. 46 dolów, dolów, to jest sierstwo. Koleżanko, no to za dużo pieniędzy. O, nie ma tak sobie takim odrdzewiaczem rozjebać żołądek z samego rana i poprawić jeszcze rurę, kurwa, przepalić dobrym tytoniem. Wystarczy, teraz trzeba wyrzucić puszeczkę. Siemano, wariacie, może jakaś posypka? O kurwa, usypało się, coś to jest, może jakaś posypka do tego cukru, do tego, w sensie, maślaka, co wpierdalasz, tego rogala maślanego. Maślane rogale? No nie da się namawiać, stary, z niedziela, kurwa, przy dupce być po nohalu, co mam w dobrej cenie. 20, tego, mogę ci zjechać, dolarów, czyli 220 dolców ci wyjdzie za sztukę. Bracho, proszę cię, no. Chyba nie chciał. Dobra, dziewczyny, no jestem zdesperowany. Dajcie mi chociaż 100 dolarów za to. 100 dolarów, bo muszę się odkuć. Telewizor wczoraj kupiłem na leasing, kurwa, znaczy się na kredyt. Da radę coś się odbić od nazwami? Widzę, że jesteście niezdecydowane. Kurwa mać, szkoda. Dobra. O kurwa! O nie! Jestem nielegalnym imigrantem, spierdalamy stąd. Jedno do Lucky Plaka. No kurwa! Ej, Mariusz, śmiernik. Mordo, to jest Tajsania. Dobry, przepraszam. A coś się stało? Mam za panem jechać? Tak jest, dobra, przyszedł kierowca. Ale przecież nic nie zrobiłem, proszę pana. Kierowca, zapraszam za mną. Kurwa, nie mam dokumentów. Kurwa, nie mam dokumentów, panowie, ja mam przypał za to, no. Proszę wyprzedzić radiowo z powstań wzdłuż chodnika. Fuck, fuck, fuck! Szlak! By to trafił! Wpakowałem się znowu w kłopoty! Kurwa, z samego rana! Jak mnie złapił, bo ja nie mam dokumentów, patrzcie! Ja mam nielegalną migrację, mam, kurwa, ja spierdoliłem, kurwa, z, wiesz, ja mieszkam? Republiką w Liwonia! Liwonia! Co tu robić? Muszę iść przebrać! Motor jest spalony już do tego, a na Ameno. Muszę jeść na garaż, się kurwa przebrać. Będą mnie szukać po mieście, kurwa, z tym wielkim tornistrem, to ja chuja zrobię. Z drogi, jak szczur do pierdolonej piwnicy. Teraz chwicie jeszcze to. Idziesz, chłop szuka kobity normalnie w gierze. Chuj, fotę zajebał. Ej, już wiem, dlaczego te poszukiwania tak długo trwają. Spierdalamy stąd. Dobra, tak mało być, musimy być poszukiwani. Szybko do garażu. Ej, kurwa, przecież zamykałem! A, może jak moje jest wszystko, to... A, rzeczywiście, było to czas zamknięte. Ale niestety muszę tornister schować. Paczka Redwoodów zostaje. Zapalniczka, chipsy, gram kokainy zostawiam. I brudna gotówka zostawiona jest. Czyli takie małe rzeczy sobie trzymam przy sobie i mogę sobie teraz na luzie uczciwie zdjąć plecak, tak? Dobra, mam pomysł, jak mnie nie poznają. Wiem. Szachmat, FBI. Jebać was. Jej. Czapa na łeb, czapa na gang. Musimy tu chwilkę posiedzieć. Chwilkę posiedzimy na klatce, żeby, wie, żeby tam te psy się tak rozjechały. Po prostu, no. Zamulamy, no. Na rok sobie wejdę, tablet. A tu pracowniczy, kurwa, szefu się nie skapną, że czasem zabieram do pracy. Zyskę się z pracy tableta, co pooglądamy jakieś dziwy na Tinderze. Kurwa, żadna mi nie daje zielonego. Siemano, młody, ty, słuchaj, potrzebowałbym małej pomocy. Podrzuciłbyś mnie pod jakiś sklep z ciuchami, tylko jakoś troszkę na obrzeżach miasta. I sprawa jest też druga, że nie mam za dużo gotówki. Jasne, tylko skoczę na chwilę do mieszkania, dobra? Jacha, dobra. Jacha. Jasne, czekam. Ja się czegoś boję, mordo? Nie, spadła mi dolarówka. A, kurwa, man, gdzie ta dolarówa jest? A, ty, jeszcze guma do rzucia. Przecież to kurwa nowka sztuka. A, siemano. To słuchaj, do jakiegoś sklepu z ciuchami, najlepiej Pepko, coś co ma jakieś znichy. A potem, jakby dało radę, byś mi podrzucił pod Lucky Plaka, mam na dniówkę dzisiaj. Oczywiście zapłacę ci, no, coś tam mamy, tylko musimy zahaczyć o bank. Uchylibyś mi tu szybę z tyłu? Co mówisz? Szybę czy byś mi uchylił z tyłu?
Tutaj kurwa, tu mam bank, dobra, poczekaj, już wysiadamy. Wykonaj wypłatę. No trzeba wziąć 500 dolców. Na pewno, na takie dobre ubrania. Dziękuję Dolores, do zobaczenia. Tak, na kurczaczki, bracie. Taki plak. Masz do mnie dzwonek, potrzebujesz jakichś dobrych kurczaków, ostry sos, pizzę na wypasie, pierożki, wunzogan. Śmiało możesz zadzwonić, mam tego w kurwę. A jak jakiś klank płatu, to chyba Jaka, będę się odzywał w tym temacie. Jasne, do zobaczyska. Ale kurwa, no na ciuchy mieliśmy jechać, co ty jesteś, przyjebany? LOG Moro Czapa... Czapa jasna. Będę miał kilka czapek. LOG Moro Czapa jasna. Potwierdź. Jakbyś tak się grubiej zastanowić, ty, to ja wyjebałem buta psiarzowi i odcisk kurwa podeszwy jest na radiowozie. Kurwa mać. Spokojnie. Chuj z tym. Szkoda marnować kasę. Może jakąś puchę znajdziemy. To jest życie. Świat daje nam darmowe żarcie, a ludzie kurwa płacą za nie. Pojebani. A są jeszcze głupki takie, co kupują i wyrzucają. O, kakiki! Yo, stary, czepmy się! Stary, kurwa, jebana skórka od banana! Co idiota ją tu wyrzucił? Przepraszam, kurwa, sorry! Wszystko okej! Okay. Tak! Przepraszam, kurwa, man, jakiś idiota wyrzucił skórkę po bananie! Do roboty! Dobra, pan też tu pracuje? Nie, stoję sobie tutaj w wolnym czasie, kurwa, i nasiąkam, kurwa, tłuszczem, kurwa, który się pali na patelni. Jasne, że tu pracuję, zapierdalam dzień i noc. A ty widzisz, że jesteś świeżak. Uważaj, bo ci, kurwa, kiedyś coś spuści powietrze z tego goła w skuterze. Trzymaj się. A, dzielnica żółtych. Yellow Bones. Chyba gdzieś tutaj. No, to już grillek przygotowany, chyba będą delikatnie podgrzewane jeszcze kurczaczki w panierce i... Szamanko na winklu w niedzielne popołudnie. Dzień dobry, proszę kup pana kurczaki, smacznego. Ale pięknie świeci, słuchajcie, czujecie jak jest ciepło? Pokażę wam pogodę, żebyście odczuli. Pogoda dzisiaj, no jest wybornie. Zobaczymy jak jutro, albo na cały tydzień. No jutro, albo dzisiaj jest czwartek w Los Santos. Jutro będzie padać, świetnie. Przepraszam, świeże kurczaki, to nie może czekać. Przy kurczakarni. Siemano, ty pisałeś do mnie SMS-a? O, tak, przepraszam, tak, to byłem ja. Wszystko okej, okay, stary, śpisz koło kontenerów? Wszystko w porządku, tylko jakiś dwóch cyganów mnie napadło, powiedzieli, że oddał wszystko, inaczej mi wsadzą jakiś kij baseballowy drewniany w dupsko. Ukradli silnik złego samochodu. Luźno, kurwa, poczekaj, nie masz się tak, to jest taka dzielnica, nie możesz tu być bezpieczna. Słuchaj, mogę ci pomóc, możemy ich poszukać, ale wiesz, to jest... Lucky plaka, to nie są kurwa wiesz, andruty kurwa i cukry, te rurki z kremem. No tutaj zawsze wyłapiesz pierdol, dlatego mało ludzi tu pracuje. Dlatego tak to się mało zarabia. Słuchaj, gdzie chcesz na podwózkę? Na szpital, uderzyli mnie z tego kija, bardzo bolało. Chyba coś sobie złamałem. Zawiozę cię, ale potem muszę jechać do roboty, więc zostawię cię pod szpitalem, okej? Okay? Spoko loko, jakoś sobie poradzę. Cholercia, ciężkie życie tutaj, ale spokojnie, jestem dzielny. Dzielny ze mnie... Jego boś. Dzień dobry, po zamówienie, szefie. Będę mógł jeszcze sobie kumpla podwieźć na... Okej, dzięki. Szefu rzadko się zgadza, żeby kogoś podwozić. Mówi, że paliwo jest tylko po to, żeby wozić kurczaki albo smażyć na paliwie kurczaki. Czasem jak się kończy, to smażymy. Mam taką nawciarską, kurwa, nawciarska receptura. Zresztą nie mogę się na dużo mówić, bo... Wiem, widziałem. Wiesz, jak ci bym powiedział cały skład kurczaka, to bym cię musiał odjebać. Dobra, zapraszam, za mną. Dobra, idę, spokojko. Nie, ja znam ten skład, jakieś wiórki, jakiegoś drewna, coś w tym stylu, dziwny skład. Pakuj się. Wiesz co, w naszym kręgu nie gada się o kurczakach. Nic o nas, nic bez nas. Pakuj się. Odjechałbyś leciutko, bo tutaj ten skuter przeszkadza lekko. Wiesz co, dzięki za pomoc, ale chyba nie da rady, nie zmieszczę się. Jesteś naprawdę miłym człowiekiem. Jak, ale myślałem, że na kufel się wpierdolisz. Wiesz co, nie dam rady niestety. Fuck, no to stary, musiałbyś zamówić sobie taksówkę. Już, Wącik. Nie, ale dziękuję ci pięknie za pomoc. Będę dzwonił w razie czego, jesteś naprawdę sympatyczny. W takim razie trzymaj się głowa do góry i tyle, no nie mogę inaczej. Ale słuchaj, widzisz, tam jest wolny skuter. Mógłbyś sobie, wiesz, pożyczyć na chwilę i to wrócić, oddać. Bierz mój skuter. O, siomal cię pożycza. Ty jak szefu zobaczy, że jeździsz, kurwa, wiesz, nie z kurczakami, to... No wiesz, może być problem. Do zobaczenia. Ło, kurwa, ła! Skuter mi porwało. Dzień dobry. Proszę bardzo, gangsta kurczak dla ciebie. Dzień dobry. Przepraszam. Ty, siemano, chmielasz. Co tam, byku, nie potrzebujesz może czegoś? Ach, jaka, przepraszam. Co tu się podziało? Czemu szefu mówi, że skutera nie można przyjąć? Co żeś narobił, ha?
Mam to kurwa zgłosić do odpowiednich służb? Ja nic nie zrobiłem! Ja nic nie zrobiłem! Co ty? Ja... Szefie, bliska, mam prośbę. Wezmę zamówienie, tylko chciałbym sobie skoczyć do car dealera. Dałby radę? Dobra, to pierwsze rozwiążę zamówienie, dobra, jasne. Bo niestety mój motor, można powiedzieć, że jest spalony. Może w niedosłownym tego słowa znaczeniu, ale... No po prostu już nie mogę nim jeździć. Zobaczenia. Kurka, no, wodna się podziało teraz w takim razie, chuj. No mówię, stary, jakiś idiota zostawił tu skuter, z którego cieknie paliwo. To twoja taksówka? Igor. Podzielego lub da radę podrzucimy pod bank? No da radę podrzucić, jak się nie przyjdziesz kurwa z tym żulem, co mi w las, ja nie chcę zapłacić. Dobra, wsiadaj do samochodu, pogadam z nim. No. Ty, słuchaj, koleżko, tu pan ci wyprasza z taksówki, nie będę się kurwa z tobą kurwa szarpał, wypierdalaj mi stąd. I gazu, gazu, dzięki, gazu, muszę patrzy. Dzięki, stary, dzięki, stary. O kurwa, o kurwa, ja no to nie, no to kurwa. A, sadkę na czacie, przykro, gazu. Przykro, w chuj, nie chcieliśmy tego. Kurwa, na razie kurczaków, kurwa, co? To pod bank, tak. Ile to będzie? A możemy się dogadać tak, że za pomoc tym panem to ja ten? Wiesz, no dobra, to rzucisz 5 dyszek i cześć. Dobra, 5 dyszek, nie będzie, elegancko. Aby się zapaliwko zwróciło. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo serdecznie, do widzenia, kłaniam się nisko. 1/3 pensji rozjebane na taksówkę. 500 wpłacę, też do przodu się ruszyło. Dobra, idziemy na dzielnię. Ale fura, ja cię kryca. Gdzie jest małolat, kurwa? Mam jej skołować obcy na kwit. Mam jej obcy skołować, kurwa, obcy na kwit. Gdzie jest gnój? Coś tam gadał o jakiejś klamie, tylko go zacinało, bo dedosowali serwer. What's cracken? A co te pikmilki tu mieszkają na naszym osiedlu? Teraz go na klatkę kocówę mu zrobię, świeżakowi. Umiesz mi fury? Chciałbym ci umyć furę? Nie no, stary. Popilujesz mi co fury. Popilujesz? A, popiluję. Umyć też mogę. To iść, ja tam. Jasna, która wasza? Ja ta? Chodzi, zobaczcie. Idziesz? Ja poczekam. Masz. Sandra. Wow, dziękuję, serdecznie popiluję, oczywiście, oczywiście. Czy mnie ta fura jest bezpieczna? Ani ruchu, ani szuszu, nikt jej tu nie stanie. Nie tknie. A stąd jesteście? Fajnie, fajnie. Chamberlain, Chamberlain, często tam jedzenie dowożę. Jestem dostawcą kurczaczków. O, to gruby uwielbia kurczaczki. Serio. Tak? To w kubełku, no. Tyle ich wpierdala. Bo ja na Lucky Plaka już sporo. Jakie plany na później? Jest szansa na składanie Lego? Raczej dowoziłeś. Jak masz na imię? Chantia. Ja Logan. Miło cię poznać. Mieszkam tutaj w garażu, w podziemiach. Jak mieszkasz w garażu? W garażu, bo ten, tutaj na drugim piętrze. Na drugim piętrze, jakbyśmy do góry nogami obrócili garaż, nie? Bo to jakby drugie piętro pod ziemią. A, ja. W ten sposób, dobra. Tak. Jak ci dzień miał, Bogan? W porzo. Byłem w robocie, właśnie na nockę za chwilę jadę. I leci jakoś, powoli. A tobie? Jak ona się nazywa? W ogóle dobrze tam płacą w tym Lucky Plakerze? Jest dobrze, jest, nie narzekam, jest fajnie, darmowy skuter, paliwo w cenie, szereg, można powiedzieć, udogodnień. Ja nie narzekam, jest spoko i blisko mam do roboty. To chyba wydaje mi się, że same plusy, nie? Oczywiście. A tutaj chłopaki pewnie załatwiają jakąś ważną sprawę, co? A. Jestem i tam nic do tego, nie? Ja tylko fury pilnuję. Jakbyście chcieli jakiegoś, w ogóle szukali jakiegoś gościa od pilowania fur, to ja chętnie mogę popilnować. Będziesz nam fury pilnował, tak? nie tylko furę. Mogę popilnować. Ciebie bym popilował, myszko. Mówię, spoko stylowy masz, podoba mi się. Dzięki. Jak mówię, no też interesuję się, wiesz, nowoczesnym tym światem, modą, fashion. Też przeglądam takie, wiesz, jak się ludzie ubierają, wiesz. Jaram się tym, tak. Pirujesz się, rozumiem, tak? Tak, nie chcę, wiesz, wypaść do biegu, cały czas chcę być na topie. Wiesz, żeby czacha mnie nie dymiła, nie? Wiesz, nawijam kurwa jak mało laty. Ty masz lat w ogóle? Ja? No już trochę. 40. No to sporo. Dzień dobry, sąsiedzie! Mieszkacie tutaj? Tak, właśnie mieszkamy tutaj, fajnie poznać nowych ludzi tutaj, w sensie, no mieszkam tu od niedawna. No ja też na drugim piętrze mieszkam. Ja pod siódemką. Ja pod jedenastką. Jedenastka to chyba wyżej, no. Tak. Tylko to jest minus dwójka wtedy i no. A, to pan, jasne, kumam, o co chodzi. Kurde, muszę na szóstą do roboty, a... To samo na nockę. A gdzie pan pracuje?
A wiesz co, robię tutaj na złomowisku, rozbieram samochody na części. Złomowisko, w dekę robota. Ja tam puszki niedawno odwoziłem, bo też tam się to pałęta po restauracji, to często tam zwożę. Ale a puszki to chyba skupują tutaj w mieście, a ja na Sandy, wiesz, robię. A to tam na... O, to daleko pan do roboty ma. No, to kurwa, to trzeba oczywiście... Pewnie 4.20 trzeba się zalać kurwa tą, zalewajkę, siaję. 4.20 pan wstaje i do roboty, kurwa, to jaja. Jak ja mam na 6, to ja 5.50 wstaję, ropa jeszcze kleję oczy, a już jestem u siebie na firmie. To bliziutko, no. Lucky Placa. A, Lucky Placa robisz. Da, rozwożę kurczaki. Można powiedzieć dystrybucję kurczaków. A, w transporcie robię, da. Te kurczaczki to są zajebiste, serio. No, da, jakiś sosiku, no. Kurczaki są świetne, ale sama restauracja jest w niewłaściwym miejscu, mam wrażenie. Jak ostatnio tam przyjeżdżałem, to skopali tam jakiegoś młodego w 20. To co tam codziennie każdego kopią. Można powiedzieć, że karduchy z Chamberlain przychodzą tam na piłkę, tylko nie grają w piłkę. Wiesz o co chodzi? Cały czas, wczoraj mnie przekopali mojego ziomala, ale wyszli z tego z operacji. Oni tak mają, przychodzą trochę nas pokopią, ale dają nam spokój. Ja żyję z nimi w zgodzie. I raz wpierdol w tygodniu i jestem kwita. Ty co, kurwa, nie wiem, uwięziłeś go tam? Co? No co, kurwa, to? Robicie co, ja to zbierdam, muszę się jeszcze przygotować do roboty, uwięzić? Trzymajcie się. Kurwa, co ty sobie myślisz, kurwa, mojego zioma, kurwa, będziesz więził? Ej, spokojnie, to Gienek, poczekaj, zostaw, to jest mój ziom, ale... Kurwa, mój Gienek. Sąsiad, no Gienek, mój sąsiad, nie ma sąsiedzie, jak tam? Jak on, kurwa, gwałtuje. Ej, jestem spod minus dwójki, mieszkam obok w garażu, pamiętasz mnie? Da. Wczoraj ci zajebałem krzesło. Siemano, jak tam żyćko? Maju, w porządku. Ty słyszałeś, kurwa, chodzi jakiś leśny skrzat, kurwa, po garażach i kradnie krzesła, kurwa, polowe. Tu? No tak, wczoraj krzesło, Maju, kurwa, widziałem za pierdolim. Mój sąsiad to Amisz. Amisz? Czekaj, zaraz. Z pysami, blej. Blec, właśnie. Ty, słuchaj, jak tam w ogóle żyć się, mordzia? No, Maju, tu dla ciebie. Maju, chodź tutaj, chodź, przy ludziach. Dawaj, chodź na garaż. Na garażu mi pokażuję. Pokażuje, dziwka jaja żuje. Na garaż, kurwa, bo zobaczył. W garażu, kurwa, nic nie wiadomo, co się dzieje. Nawet zasięgu tu, kurwa, nie ma. Policja nie ma wstępu. Garażu, garażowa mafia, garażowy band, kurwa. Niedługo to skuterami się będę woził. Zrobię tu garażowe, kurwa, wyścigi. Ale, kurwi, tu go skudem na garażu. O, kurwa! Gienek, ja pierdolę! Kurwa! Co ty tu odjebałeś, kurwa, za stragan? Co to kurwa jest, Gienek? Przecież ty możesz wyjebać pół bloku! Kurwa! Ja pierdolę, Gienek, ty się w tańcu nie pierdolisz! Mają coś dla ciebie. No, powąchasz. Ale telewizor to ja mam lepszy od ciebie, ale masz gdzie spać, masz kuchnię. Kurwa, Gienek, masz zajebiście urządzone mieszkanie. Co ty tu masz w środku, kurwa, poka, daj jedną skrzynkę, proszę cię. O, shit, co się dzieje? Dragon Lore, kurwa, gdzie ci to dropło? Pewnie na tym K-dropie. Dzieciaków skamujesz, co? Dasz potrzymać? Mogę kupić? Ile to kosztuje? Ło, blać, no... Ej, skąd to masz? Co ty pierdolisz? A din ty się, ale ty masz, tu. O nie, to daj spokój. Nie, ja mam $3000, stary. Ja mam $3000. Możesz zakupić, blać. Co możesz? No, nie możesz tego zakupić tu, snajperku, blać. Mají taký kalibr, rozumíš, že stěnu přibíjat, rozumíš, pancerné, bleď, už tu štouky, bleď, přestřelili, kurva, rozumíš? No a nemáš čehož mnějšího, bo povím ti, že po osiedlu, kurva, či se skuterem jechať takým čímž, to, no těžko bylo by to někde schovat. O, bleď, no, co já ti skážu? Skażu jakiś mały kroćku? Musisz poczekać jeszcze, da? Jasne, ile powiedziałeś, jaka cena jest tego bagnetu? Chodzi ci o malutki. No nie, tego co pokazałeś teraz, tego dziabonka. To tysiąc, blядь, tysiąc ci... $1000? Da. To kurwa biorę. Chodzisz? No tak, ale co, po amunicję mam, co mogę do kogoś pierdolnąć tym? Kurwa, ja ci mogę postrzelać. Nie postrzelaj, spokojnie, nie postrzelaj, tylko... Poważnie, za $1000 chcesz mi sprzedać, kurwa, to kopyto? Blej, no mi tu nie potrzebujemy, czekaj tutaj, daj mi tu... Radziecka tylko... broni, rozumiesz, tak? Radziecku, i minutę mi duj i ja zaraz tu będę, dobra? Idę tylko po kasę, zaraz będę. Pięć minut. Dobra, idziemy, kupuję kawę za klockę, będę napierdalał do psiarni ze snajpery. Słuchajcie, nie podrzucilibyście mnie pod bank?
A czemu? No bo potrzebuję wypłacić gotówki trochę, a daleko jest. No, chyba spoko. Dzięki, wdechę, super. Kurwa, że to... Kurwa, zjebał to samochód, no nie wytrzymał. To już cię nie zawieziemy. No to trudno, no to nic Ice Cube i lecimy, spadam, z buta ci zdę. Bagneciuwa zaraz będzie kupowana. Że ja to kupię i sprzedam za 20 koła jakiemuś debilowi. Zjebnięto 23% prowizji, kurwa. Co to pojebało cię, kurwa? 23% prowizji to kurwa prawie połowa. Dziękuję bardzo, do widzenia. Tak, Genuś, już kurwa lecę, już lecę z pieniążkami, kurwa, Genuś. No ja czekaj, blej. Czekaj, już biegadaju, już. Dziękuję, już jestem na miejscu, dziękuję bardzo. A psa. Świeżak. Uważaj, bo ci kurwa skuter zajebią, pucuj się. O kurwa, żartowałem, przecież to ja, żartowałem, przecież taki kurczakowy żart, schowaj tego pałę. Kurcz, dobra, nie załapałem, sorry. Da, lecę, sorry, nie załapałem, siemanko. Gienek, panie Gienku, jestem już. Kurwa. Dawaj, chodzi się tak. Chodzi. Chyba, że od własny worek bokserski, chyba. Chłopcz, tu mogę biciu ci użyć dla kurwa. No ja biciu, tak? Dobra, tysiąc mówisz. Ślady dajesz. Proszę bardzo, szmalec dla ciebie. Co ty pierdolisz? Normalnie. A, haroszo zgadzaj się, tak? Haroszo. Tylko, panioczku, ja, jak te naboje wytłumaczyłbyś, bo ja nigdy nie strzelają. Co ty pierdolisz, kurwa? Nie, no ja nie wiem, czy to dla mnie, kurwa. Ja nie wiem, wiesz, o co chodzi, kurwa. Zazwyczaj się kończyło, jak miałem takie gadżety. No to co, gdzie to się wkłada? Gdzie to się, kurwa, strzela? No, ładujesz magazyn, tak? No nie, jeszcze nie, kurwa, a to mam załadować teraz? No, tam majesz chyba. Tak, maju, a ja mam ją przy sobaju, czy kurwa inde, kurwa, środek? Bang, Matthews 22, from Poland, from Columbia, LOG. Muszę sobie jakieś ksywko wymyślić, albo nazwę się Matthews 22, kurwa. Rozjebać ci łeb, no zobacz ci, kurwa, wyjebać, gościu. Bum, bum, bum. Wielki chuj, walenu nią w zoom, bang, wow. Wiesz, o co chodzi? Nie podskakuj. Dobra, jak to się tu robi? Wytłumacz mi. No co? Skończyłeś amunicję, dobra, da? Nie skończyło wtedy się. Ładujesz, ja muszę pojechać zamiast tu, muszę pojechać i to kurwa wytestowaju. Dzięki wielkie. Chodzisz tu, możemy jechać, bleć, no. Możemy jechać, ale to się umówimy za pół godziny albo za godzinę. Będzie ta? Będzie, to ja mieszkam za tobą tutaj obok. Ty kurwa mi dziury nie zrób. Nie, spokojnie, ja idę to w ogóle skitrać, nie będę się bujał kurwa z takim karabinem, gdzie ja to schowam, nawet do bojówek mi nie wyjdzie, muszę plecak kupić, kurwa, na to kupić. Chodzisz tu, ja mają jakiś jeszcze ten. Ale bo się kogoś rozjebie. Lapa puti. Wypierdoliciścia puti. Bang. Dobra, dzięki. Nie będę celowuj. Będziemy się za chwilę zdwaniać, dobra? Pokręcę się jeszcze po mieście. Masz numer, da? Mam numer, ju. Za pół godziny się do ciebie zdwaniam. Pojedziemy poszczyloć. A ty masz takie drugie jak coś? No, nie mają, ale już tu... Ale się ogarniają, pewnie. Da się ogarniety, tak? Wszystko tu będzie elegancko. Mamy to skitrane. Tak nie mogę tego nosić przy sobie, bo to jest kurwa wielkie. To jest wielkie, muszę mieć duży plecak. Amunicja. Kitram. Kurwa, mogę mu zapłacić tą gotówką, ale jestem głupi. Ja jebie. Teraz tak. Ubrania. Twoje ubrania. I Moro LOG wyrzuć. I zostawiamy tylko ten. Czyli mamy jeden strój. LOG Moro Chapa, jasna. Z tym, że też go usuwamy, bo ręce się nie zgadzają. Pierwsza misja skończona. Ogarnięcie klamy. Niestety budżet jest ograniczony na tą produkcję, ale robimy co możemy, żeby dostarczyć wam najwyższą jakość rozgrywki. Skoro pan uważa, tutaj switch się rozjebały. A co pan tu mi się na klatce skaradasz? Nic mi tam tu nie rozmontowuje? Pan zobaczy, że słoiki się rozjebały z torby. Torba, kurwa, się rozjebała. Kurwa, tylko zobaczę, że będzie coś montował, coś mi tutaj dumą przy garażu, to dzwonię na spółdzielnię. Mam nadzieję, że nie robisz żartów. Spokojnie, kurwa, spokojnie. Ja jestem jeszcze spokojnie, proszę paniuczka. Spokojnie. Żadnych mi tu numerów na klatce, ani sikania po kontach. Tak. Zadzwonię do matki. Załatwimy.